Już teraz brać będzie udział w codziennej działalności ratowniczej. Pomagać będzie również w wypełnianiu strażackich zadań. Samochód strażacki MAN, który wzbogacił jednostkę strażacką w Rowinach, w niedzielę 12 maja został uroczyście poświęcony. Jednokrotnie jest to także niesienie pomocy w wypadkach, ratowanie ludzkiego życia. Dlatego niech ten, który zasiadł po prawicy Ojca, nieustannie wam błogosławi w tej służbie drugiemu człowiekowi. Niech udziela potrzebnych wam łask w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym. Niech bezpiecznie prowadzi podróże życia. Życzę wam, aby ta, która króluje w naszej ojczyźnie, Matka Boża, nieustannie za wami orędowała. A święty Florian, wasz patron, upraszał to wszystko, czego w życiu osobistym będziecie najbardziej potrzebować. Amen. Stanowią wzór obywatelskiej postawy, realizując ideę niesienia pomocy bliźnim, mówił podczas uroczystej mszy świętej proboszcz rowińskiej parafii ksiądz Paweł Szajner. Kluczyki do samochodu strażackiego druhom z jednostki OSP w Mrowinach wręczył burmistrz Żarowa Leszek Michalak. Faktycznie, tak jak powiedział Staszek, to jest wóz, na który strażacy sobie zapracowali. Bo kiedy końcówką ubiegłego roku spytałem Staszka Wójcika, czy strażacy z Mrowin pomogą innym jednostkom uporządkować to wszystko, co w remizach jeszcze jest, a to, co się uda uporządkować, potem spieniężyć w celu nabycia nowego wozu, oczywiście odpowiedź była, że tak, i tę akcję podjęliście. Cieszę się, że efektem akcji, przy tym oczywiście dorzuceniu środków z gminy, ale że tym efektem jest ten samochód, niech on wam służy jak najdłużej i jak najlepiej. Dziękuję. Dobrze, może być też w takiej kolejności. Życzę wam, żeby korzystając z tego wozu zawsze było tyle samo powrotów, ile wyjazdów dla każdego drucha Straży Pożarnej. Ochotnik Straży Pożarnej to jest człowiek, który służy innym. Ta służba społeczeństwu przejawia się w tym, o czym mówił też ksiądz proboszcz w trakcie homilii. Bo to już nie tylko pożary, to są nie tylko wypadki drogowe, to są zalania, to są wiatrołomy, to są gradobicia. Tak wiele jest tej służby, że dzisiaj tak naprawdę powinniście się już nazywać Ochotnicza Straż Ratowniczo-Pożarnicza. I w takim kierunku strażacy są szkoleni, bo te szkolenia, które przechodzą strażacy, to nie tylko szkolenie w kierunku ochrony pożarowej. To jest pełne szkolenie ratownicze. Życzę wam, żebyście wykonując waszą służbę wobec ludzi, wobec mieszkańców Mrowin, wobec mieszkańców naszej gminy, i życzę wam jeszcze jednego, tego też, o czym mówił ksiądz proboszcz, żeby młodzieży nigdy nie zabrakło. Niech młodzież bierze z was przykład, niech się nie boi tego przykładu trudnej służby. Niech zasila wasze szeregi dla dobra nas wszystkich. I w imieniu mieszkańców bardzo za waszą służbę wam dziękuję. Dziękujemy również. Samochód pożarniczy typu MAN, jest to samochód średni, któryśmy otrzymali i chłopcy sobie taki wybrali, i dzięki temu istotnie na tym samochód składali wszyscy strażacy, bo dodawali złom, a resztę dołożyła gmina, więc jesteśmy zadowoleni, no co będzie więcej rozmawiał na ten temat. Cieszymy się, że po 43 latach nabyliśmy nawet nowy samochód. Myślę, że to jakoś dopinguje tych chłopaków, żeby tych młodych więcej było w szeregach. No bo my musimy wstąpić już niestety.
Nowy nabytek, który trafił do strażaków w Mrowinach, z pewnością pozwoli lepiej wypełniać niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę.